Czy najlepszy gracz World of Tanks na świecie jest w stanie samotnie wygrywać bitwy? To jest to, co dzisiaj będziemy chcieli sprawdzić. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Multi. Tym razem mam dla was bitwę genialnego gracza, wręcz robota w tej grze, czyli Stanloxa z Rosji. Potyczka ta będzie na IS-4, ostatnio pokazywałem wam jego rekord na Fawzacie 5-5, tym razem nieco słabszy czołg, ale bitwa równie interesująca i omówimy sobie ją pod względem taktycznym, skillowym, co tu można było zrobić ewentualnie lepiej, choć będzie ciężko to wyróżnić, no i przede wszystkim jakie zagrania bohater wykona, aby zrobić taki rewelacyjny wynik w warunkach bardzo trudnych. Zanim jednak do tego przejdziemy, chcę powiedzieć, że na koniec materiału powiem wam o kodach bonusowych, które działają do końca roku, więc koniecznie warto sobie je aktywować, także parę newsów i teraz widzicie już, kto wygrał ostatniego giveawaya na 3 paczki magiczne. Gratulacje dla szczęśliwca, proszę odbierz podarunki widzu i jeśli wy również chcielibyście wygrać 3 paczki, to wystarczy tylko subskrybować kanał z dzwoneczkiem, polubić ten film i napisać jeden komentarz prosty z odpowiedzią na pytanie, co według was wyróżnia dobrego gracza. Czy dobre celowanie, czy znajomość miejscówek, a może granie na goldzie, kto wie, wymyślcie co chcecie, ale po prostu coś napiszcie i podajcie swój nick w World of Tanks. I teraz moi drodzy, oglądajmy już bitwę, bo tutaj to nie będzie starcie długie, ale intensywne. W tym momencie widzicie, że bohater bardzo dobrze ogarnia jedną rzecz, że nie celujemy zawsze w jakiś czuły punkt, jeśli oznacza to duże ryzyko. Czasami lepiej jest strzelić w punkt nieco twardszy, ale po prostu bardziej odsłonięty. Zobaczcie, że teraz, gdybyśmy oddali strzał w teoretycznie miękki garnek, to mogłoby polecieć w ten element budynku i nie byłoby damage, dlatego bohater zacznie celować w inny czuły punkt i to jest taka rzecz, którą wielu graczy robi źle. Na siłę celuje w punkt trudno dostępny, a ma alternatywny. Dlatego warto znać kilka czułych punktów. Oglądajmy sytuację. Zamiast strzelać w górną część w belkę, wybiera dolną płytę i z łatwością przebija dzika, bo właśnie zna kilka czułych punktów. Dlatego nie bądźmy leniami, sprawdzajmy zawsze czułe punkty. Nawet jeśli znamy jeden, warto znać ich kilka, bo kto wie, jaka będzie właśnie w każdej sytuacji właśnie odsłonięta część czołgu rywala. Teraz moi drodzy, kiedy widzimy belkę, był strzał w belkę. Niestety ten dzik nas troszeczkę przechytrzy, ponieważ cofnął się w ostatniej chwili. No na to nie da się za bardzo poradzić. Tak po prostu już czasami bywa. Jeżeli chodzi o IS-4, to jest to genialny czołg do Sidescrapa. Tak jak obieg 705A, tak jak właśnie IS-4. Możemy tutaj tak naprawdę z łatwością wychylać się, pokazywać boczki, przyjmować za zero. No ale niestety z uwagi na to, że jest tak ciasno i ten dzik się tak bardzo mocno przykleił do budynku, to już nie ma opcji robić Sidescrapa skutecznie w tamtym miejscu i dlatego podjeżdżamy tutaj bardziej od środka. Zobaczcie, Stanlox dostrzegł, że nikogo nie ma w okienkach po prawej stronie, a prawie zawsze tam ktoś jest, więc to jest trochę dziwne w tej bitwie. No i teraz robi Sidescrapa, ale zobaczcie, co się dzieje. Oddaje strzał w dzika, ale jest wnerwiony, ponieważ ten dzik przebija go w takie miejsce bardzo nietypowe, bo zobaczcie tutaj łączenie wieży i kadłuba. To nie jest jakieś cienkie miejsce, no ale on ma, słuchajcie, golda tym dzikiem. Tam jest 360 penetracji na goldzie, więc no po prostu weszło mu weszło. W tym momencie oglądamy eliminację ogryzka. To jest też rzecz, o którą zawsze was proszę, abyście robili. Upominam, nie walcie w full HP-kowe czołgi, chyba że naprawdę no, sytuacja jest taka, że można. Ale kiedy bitwa jest niepewna, staramy się dobijać ogryzki. Tam była próba wykończenia dzika, no niestety ten dzik się teraz znowu schował, więc też nie ma sensu ryzykować, aby go skończyć, ale wiadomo, najlepiej byłoby wykończyć ogryzka, prawda? Oddajemy strzał w Emila. I teraz znowu kluczowy moment. Ja tak zatrzymuję bitwę, no ale to dlatego, że nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. Co się dzieje? Widzimy, że dzik będzie kombinował coś od lewej strony, prawda? On tutaj coś kombinuje. Emil podjeżdża. Z prawej strony bierze już nas Scharfutur. Stanlox, rozumiejąc, że nie da rady walczyć na trzy flanki, chce się wycofać, najlepiej za wrak prototypa albo tutaj za budynek, więc teraz ucieka tak, aby ten Scharfutur go po prostu nie wykończył. Zauważył jednak, że ten Scharfutur jest tak szybki i tak pewny siebie, że nie da rady uciekać, nie da rady zdążyć uciec, więc ustawił się po prostu w miarę możliwości frontem do jak największej grupki czołgów i teraz oczywiście część pocisków przebija go, ale część też po prostu trafia go za zero. Więc znowu wyczucie, że nie zdążam za wolny czołg, to już wolę stać frontem niż tyłem i zginąć podczas ucieczki. Ustawiamy się bliżej lewej strony, tak aby Godzilla do nas nie strzeliła. Znowu widzicie taką rzecz może niewidoczną,
ale niezwykle ważne. Jakby tam godzina nam sięgnęła za 400, to już byłoby GG, a teraz godzina jest wkurzona, bo chciała strzelić, nie mogła i rotuje, a my cały czas stoimy frontem do tej grupki, która ma pociski. Dlaczego nie staliśmy frontem do Szarfutura? Powiedzieliśmy, że on odda 4 strzały i będzie potem bez broni. Eliminujemy ogryski. Skończyliśmy 2. Teraz z pomocą sojusznika w 257 kończymy Emila 2 i obracamy się już na plecy, ponieważ na plecach pojawia się teraz STB i Su-130PM. W tym momencie skończyliśmy STBK i przyklejamy się do wraku lwa, aby zrobić side scrapa, przyjąć pocisk za 0 i oddać szybko strzał w Su-130PM. Naprawdę tutaj bardzo wysoka czujność Stalnoxa. W tym momencie odbijamy do lewej strony, ponieważ widzimy, że jest 9 do 13, a za chwilę wyjedzie na nas Godzilla i ten Szarfutur, więc będzie bardzo, bardzo nieciekawie. Uciekamy, próbujemy oddać strzał w Godzilla. Ona na szczęście tutaj chyba nie ma jeszcze pocisku. Strzał całkiem udany. Możliwe też, że ta Godzilla po prostu chce strzelić w czołg full HP-kowe, czyli w naszą Godzillę, a wiadomo, że w nas strzeliłaby za bardzo, bardzo niewiele. Oddajemy strzał w Godzillę i teraz już tylko możemy się tutaj próbować ufortyfikować w rogu tego budynku. Oddajemy strzał w standarda, ustawiamy się, zobaczcie, tak bardziej pod kątem, nie tak frontem, aby standard wywalił nam w dolną płytę, no ale niestety gracz ten i tak świetnie curuje nam tutaj w boczek i przebija nas, ale i tak pociski w większości, no na szczęście, rykoszetują się albo się odbijają. Teraz strzał w WZ-kę w gąskę, tak aby nie była w stanie oddać strzał. Niestety gracz ten miał zestaw naprawczy, trafia nas na szczęście za 0 w gąskę. Oddajemy kolejny strzał, mamy już 9000 uszkodzeń, WZ się ona staranuje, teraz znowu strzał nieudany. Czy skończymy WZ-kę? Kończymy przodowanie, kończymy WZ-kę, mamy całkiem fajny wrak, aby jeszcze tutaj chwilę powalczyć. Rywali jest 3, CS mierzy w nas, no i niestety kończy nas pociskiem, co ciekawe, przeciwpancernym. Nie wiem, jak on nas tutaj przebił, naprawdę to jestem aż w szoku, ale no niestety tej bitwy nie daliśmy rady wygrać. Czyli czy najlepszy gracz na świecie może wygrywać samemu? Może, ale nie w tej bitwie. W tej bitwie nie było to możliwe. Nie zabrakło dużo, naprawdę. Jak się tak popatrzy na tą bitwę, to tutaj tak naprawdę z niczego, naprawdę z niczego, zrobiliśmy 10 tysięcy prawie. To jest kosmos, że w tak trudnych warunkach i tak natłukliśmy mnóstwo damage'a. Naprawdę rewelacyjna potyczka. Mam nadzieję, że wam się spodobała. I moi drodzy, teraz przekazuję wam kilka newsów, które chcę, żebyście wiedzieli, więc prawdopodobnie do końca tylko roku są aktywne jeszcze 2 kody bonusowe, które podawałem już wam jakiś czas temu, ale sporo od tego minęło, więc nie każdy mógł te filmy śledzić, więc polecam wam kod EHRE, który daje wam styl niemiecki szturmowy, dostęp do kilku misji i 3 czołgi premium na wypożyczenie na 10 bitew. Jest to japoński Tiger, Cromwell Berlin i Dicker Max. I jeszcze jest taki kodzik, czyli Steel Commanders, który pewnie też do końca roku jest aktywny i daje dzień konta premium, 3 dni wypożyczenia czołgu 8 tieru Primo Victoria, parę rezerw, parę materiałów eksploatacyjnych i inskrypcję Sabaton, więc te 2 kody, jeśli nie były jeszcze przez was użyte, spróbujcie aktywować. Druga wiadomość jest taka, że już od jutra, czyli 29 grudnia do 2 stycznia, będzie dostępna zniżka na kurs wymiany punktów doświadczenia na wolne doświadczenie. Dotychczasowy kurs był 1 złoto równa się 25 free expa, teraz będzie 1 złoto równa się 35 free expa, więc na pewno warto skorzystać, jeśli nie chcecie grać stokowymi czołgami. Ja na pewno troszeczkę sobie przekonwertuję, ale też nie za dużo, bo już trochę i tak mam odłożonego tego wolnego doświadczenia. I trzecia sprawa to, moi drodzy, zmiany w programie rekrutacyjnym. Program ten jest jedną z najfajniejszych rzeczy w WoCie, ponieważ pozwala zdobywać czołgi premium nawet 8 poziomu za darmo. No i teraz mam informację, że obecny 8 sezon zostanie tylko przedłużony do 17 stycznia, ale potem zmienią się zasady i nagrody, dlatego warto się pośpieszyć, skończyć obecne po prostu programy, które macie założone z innymi graczami. No i co? Tutaj pojawiła się informacja, że przyszły 9 sezon będzie zupełnie inny, będzie przynosił więcej wyzwań i zmienioną formułę właśnie nabijania tych punktów, więc będzie trudniej teraz botom nabijać punkty, więc przypuszczam, że będzie mniej polegało to na ilości, bardziej na wynikach, więc ci niby gracze słabsi mogliby mieć nieco trudniej. Zobaczymy. I tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o newsy. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Zachęcam do skorzystania w giveawayu, aby wygrać paczuszki. Trzymajcie się, moi drodzy, do usłyszenia. Piąteczka, pa, pa!